moje takie pierwsze prawdziwe wyjście bez moich dzieci po 15 latach. Ponieważ zajmuję się na co dzień 15-letnim synem, w tej chwili już 15-letnim synem i dzisiaj dopiero znalazła się taka no, pierwsza szansa moja życiowa, że mogę ten dzień spędzić inaczej. Przyjechałam z okolic Wałbrzycha. Mam taką sytuację, że od synka nie usłyszę nigdy: mamo, kocham cię, mamo, dziękuję ci. Także wiem, że jego uśmiech mi to wynagrodza, ale cieszę się, że są jeszcze inni, którzy mi za to dziękują. Rzeczywiście jest to wydarzenie piękne, bo dla pięknych kobiet, dla mamuś poza spektaklem są przygotowane podarunki, ciekawe kwiaty dla każdej mamy, prezenty, także wydaje mi się, że będzie zadowolenie. I am from Turkey. Today I am here because we presented gifts for mothers, and I love my mom, of course, and I love every mother. So because of that, I am here today. W życiu nie byłam w teatrze, dlatego tu jestem. Pierwszy raz. Dziecko, które jest niepełnosprawne, poszerza moje horyzonty, ponieważ mam dwoje dzieci. Jedno jest zdrowe, drugie jest mniej sprawne. I to mniej sprawne uczy mnie bardzo wiele. Przyjechaliśmy tutaj świętować Dzień Matki. Jesteśmy silną grupą z Gdyni, a oczywiście nasze dzieci korzystają z fantastycznej fundacji Zdążyć z Pomocą. Bo to jest taki pierwszy raz, kiedy wybrałyśmy się bez naszych dzieci. Jesteśmy tutaj w Warszawie. Fantastyczne wydarzenie jest. Czujemy się pięknie zaopiekowane przez fundację i jest nam dobrze. Chciałbym Państwa serdecznie, drogie mamy, powitać na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Waszego Święta, zorganizowane przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. I dać tą miłość i życzę, żeby ta miłość towarzyszyła Wam zawsze. Ona jest piękna. Może nawet Wy nie wiecie, jak jest piękna, bo to widać na zewnątrz. Dlatego naprawdę, naprawdę dziękuję z całego serca i w imieniu Waszych dzieci, bo one nie mówią, ale one czują Waszą miłość. Dlatego dziękuję za tą miłość. Będą miały okazję Panie zobaczyć przedstawienie spaghetti polonaise. Niesamowity występ. Pełen radości, pozytywnej energii. A energia! Bardzo fajne przedstawienie. Super. Wspaniale, cudownie. Mnóstwo wspaniałych wrażeń. Jestem tutaj z innymi mamami. Nie pamiętam, kiedy się tak dobrze bawiłam. Za tak wspaniały spektakl, w ogóle wieczór. Dziękuję, że mogłam spędzić go tutaj razem z fundacją. Dziękuję. Przede wszystkim to, że udało mi się wylosować nagrodę. Szczęście idzie z tymi, którzy się starają i w takim razie powinnam zagrać Totka. Z takim tanecznym krokiem w ramach tego musicalu wracamy do naszych pociech. Bardzo dziękuję. Pani Monika Mariotti i mój prezent mi się bardzo podoba. Przez to, że moje dziecko jest niepełnosprawne, nigdy tak naprawdę do końca nie był to taki Dzień Matki, jaki bym chciała. Ja nie mogę mówić, przepraszam.